Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Studium Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy rozważać zagadnienie: To, co dociera do ciebie, nie jest tym, co widzisz. Bardzo interesujące, zagadkowe. Będziemy się nad tym zastanawiać. Chciałbym przedstawić dzisiaj osoby, które będą razem rozważać ten temat. Obok mnie siedzi Grzegorz, Estera, Mariusz, no i ja, ja mam na imię Julian. Jak zwykle, gdy przystępujemy do studium pisma świętego, Chcemy to robić z Bożym błogosławieństwem, dlatego modlimy się najpierw i poproszę Esterę do modlitwy. Dobry Panie Boże, dziękujemy Tobie, że prowadzisz nas. Dziękujemy teraz za sposobność studiowania Pisma Świętego. Z przypowieści salomonowych, z księgi mądrości. Dziękujemy za te różne mądre myśli, tak abyśmy je mogli stosować w swoim życiu i być mądrymi, być dla drugich zachętą i przykładem. Pomóż nam dzisiaj, Ojcze Niebieski, abyśmy mogli we właściwy i dobry sposób przedstawić. Te lekcje i je we właściwy sposób przeprowadzić. W imieniu Pana Jezusa Amen. Amen. To, co dociera do Ciebie, możemy powiedzieć, to nie zawsze jest to, co rzeczywiście jest prawdą. Czasami są to złudzenia. Czasami widzimy coś, co wydaje nam się, że. Jest tak z rzeczywistością, a tak nie jest. Mnie najbardziej zawsze zadziwiało, jak widziałem, gdy obracały się koła na filmie. I czasami obracały się one do tyłu. Myślę sobie, jak to jest, że samochód jedzie do przodu, a koła obracają się do tyłu. No, ale jest to takie złudzenie. I trzeba powiedzieć, że. Nieraz w życiu ulegamy takim złudzeniom, ale mamy pismo święte, które jest prawdą, które nam objawia wiele prawd i to bardzo istotne. Może we wstępie chciałbym coś wyjaśnić, co musiałem sam sobie na początku wyjaśnić. W Mamy pewne wersety, które są wybrane tylko z poszczególnych rozdziałów. Na przykład mówimy, mowa jest o głupocie, o głupcu. No i jest czternasty rozdział, a przecież nie wszystkie wersety mówią o głupcu. Widać, że autor wybrał sobie pewne myśli w tym rozdziale jest dużo na przykład o głupocie no to powiemy o głupocie pominął widocznie inne wersety ale zachęta była żeby przeczytać cały 14 rozdział a koncentruje się później na szczególnie wersetach które dotyczą głupoty które on uważał może też za słuszne Następna rzecz, którą musiałem sam sobie wyjaśnić, bo od razu na niedzielę mamy werset podany z przypowieści 14, rozdział, wiersz trzeci. I jest taka uwaga: głupiec mówi dumnie. Spojrzałem do swojej Biblii i w wersecie trzecim nie ma nic o tym, że tam jest o jakiejś pysze, dumie. Różne można użyć słowa, ale tej myśli. I zastanawiałem się, dlaczego w takim razie jest ten werset podany. Zacząłem szukać w innych przekładach i patrzę, że w Biblii tysiąclecia jest myśl o takiej dumie. Może by ten werset warto było przeczytać. Ja go sobie tutaj zaznaczyłem, a poproszę kogoś o przeczytanie. 143. W ustach głupiego rózga na jego pychę. A, a więc mowa jest. Osłoną ich samych. O dumie czy pysze. To jest podobna myśl. Więc e, widać, że. E, autor korzystał z takiej Biblii, która no, mu najbardziej odpowiadała chyba, czy pewne myśli mu najbardziej odpowiadały. I myślę, że na pewno wybrał taki przykład, który jest najbliżej oryginału, bo sam, jak wyczytałem na początku, jest. Doktorem, Doktorat ma z języka hebrajskiego, więc na pewno zna dobrze te wersety i wie, który jest najbliżej tej myśli oryginalnej. Tekst pamięciowy, może Grzegorza poproszę. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 12 wiersz. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Porusza więc to zagadnienie, że czasami człowiekowi wydaje się, że coś jest proste, dobre, a później rzeczywistość jest inna, jest to droga pewna na śmierć. To jest tragedia. Co robić, żeby tego uniknąć? I tak na niedzielę mamy pewność głupca. Tak. No i czytaliśmy już ten pierwszy werset nawiązujący do. Zarozumiałości, pychy. Dlaczego głupiec wypowiada się z taką pychą? No, dlatego, że głupi ludzie zazwyczaj się nie zastanawiają. Nie myślą nad tym, że jest im. Coś potrzebne, że czegoś im brakuje. Myślą, że wszystko wiedzą, że, że są bardzo mądrzy, tylko ich życie pokazuje, że w końcu to inaczej wychodzi. Zapewne tak jest. Czyli trzeba dobrze się zastanowić, skromnie myśleć o sobie, bo nie zawsze to, co mówimy, to rzeczywiście tak jest. Tutaj też jest mowa o takim prostaku, ale można by podciągnąć to również pod takiego człowieka nierozsądnego, głupca. Werset 15 mówi, że. Jest powiedziane, że prostak wierzy każdemu słowu. Dobrze wierzyć każdemu słowu? Co ludzie mówią? Nie. Nie? Trzeba... Dlaczego? Trzeba się zastanowić i i myśleć, czy rzeczywiście to jest racja, czy, czy ten człowiek mówił tak, jak rzeczywiście jest i yy, kontrolować to ze Słowem Bożym, z jego życiem, bo czasami mówi, a życie jest zupełnie inne. Tak, to jest, powiedziałem, że to jest prostek albo głupiec, który wierzy każdemu słowu. Bo czy można ufać we wszystkim ludziom? Ja uważam, że prostak wierzy każdemu słowu. To mogą być różnego rodzaju słowa zmyślone, jakieś baśnie, które dziś krążą. Jeżeli ma wszystko przejmować to, co nie jest niewłaściwe, to jest właśnie prostakiem. Które nie, nie szuka czegoś głębszego. Co więcej, jest powiedziane, że jeśli ktoś, wiersz 31 mówi, gnębi nędzarza, to też nie jest mądry. I myśl ta dalej mówi, że on lży z stwórcę. Jeśli ktoś gnębi drugiego człowieka, to rzeczywiście przeciwko stwórcy występuje? Jeżeli mogę, mamy tutaj taką, taką nadrzędną myśl, że nie jedna droga wydaje się człowiekowi dobra czy prosta, ale w końcu prowadzi do złego, a nawet do śmierci. I zobaczcie, zwracamy uwagę w tym momencie na głupca, któremu coś się wydaje. Coś się wydaje, ale jest to błędne. Jeżeli czytamy na przykład takie słowa, że ktoś gnębi nędzarza, to jemu się może wydaje, że to jest jakiś dobry sposób na życie. Wykorzystać go. Ale to jest błędna droga, to jest głupie i niedobre. Jeżeli czytamy, kto gardzi swoim bliźnim, grzeszy, może komuś się wydawać, że jest to jakiś sposób na to, żeby samemu być kimś na tej ziemi. To jest tylko pozór, to się tylko tak komuś wydaje. I myślę, że, że warto tak spojrzeć na ten opis głupich ludzi, którym coś się wydaje, ale to do niczego dobrego nie prowadzi ani w życiu i, i, i tej osoby. Ani tym bardziej tych, którzy takiego głupca w życiu spotykają. Mm -hmm. Wracam do myśli poprzedniej. Zobaczcie, prostak wierzy każdemu słowu. Wierzycie każdemu słowu w reklamie? Nie. 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 Wierzycie <laughs> każdemu słowu polityków? Też nie. nie. Dlaczego? No bo mamy jakiś krytyczny osąd i dobrze. Nie możemy zgadzać się z każdym poglądem, bo nie każdy może mieć rację. Są to często poglądy bardzo przeciwne. Natomiast są ludzie naiwni salomon mówi o pewnym prostactwie w myśleniu którzy usłyszą pewną jakąś teorię na targu i dla nich jest to sposób na życie być może to jest droga często do nikąd trzeba umieć oceniać rzeczywistość czy robimy to sami nie nie tego nie twierdzę ale jedno jest pewne człowiek głupi to człowiek któremu coś się wydaje ale chodzi po manowcach albo ktoś go oszukuje albo oszukuje sam siebie w myśl mhm. przysłowia, nikt Ciebie nie oszuka tak, jak oszukujesz sam siebie często. Właśnie. No co zrobić, jeśli widzimy tę głupotę u innych? Na przykład, tu jest powiedziane o porywczości: jeśli jest porywczy, to też nie jest to mądre. Widzimy to u innych, a często nie zauważamy u siebie tego. Co zrobić, żeby no to zmienić, albo żeby tak nie było? Mamy jakąś receptę na to. Nie wiem, czy recepta, ale kiedy czytamy na przykład tutaj o tej głupocie, to ona nie jest tylko wymieniana z nazwy głupota. No, jeżeli na przykład czytamy tak, mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z Nim i czuje się bezpieczny. Tak mówi 16 werset 14 rozdziału Księgi Przysłów. No więc jeżeli widzę u siebie tego typu zachowanie, no to. Niech mi rzeczywiście moje sumienie i moje myśli podpowiedzą odpowiedź. To jest głupie. To jest głupie spoufalać się z Panem Bogiem. Jeżeli czytam, człowiek porywczy popełnia głupstwa, a ja jestem porywczy załóżmy, no to jest to dzwonek. Obudź się człowieku. A więc istnieje możliwość identyfikacji e, głupoty we własnym życiu, jeżeli potrafimy krytycznie spojrzeć i na siebie, a nie tylko na ludzi, którzy są wokół nas. I kierować się wskazówkami Pisma Świętego. Że to jest głupie, to jest niemądre, tego nie powinien robić w takim razie. Bo może nam się wydawać, że ja tu muszę rządzić sobie, każdego utrącić, jeśli się nie zgadza ze mną, ale Pismo Święte mówi, że to nie jest mądre. Mówiliśmy o tych, którzy niemądrze postępują głupio, ale jest tutaj też przy przypowieści o tych, którzy mądrze zachowują się. Czy człowiek mądry mówi od razu tak pochopnie, co mu przyjdzie na język? Nie, człowiek mądry jest ostrożny, waży słowo, yy, uważa również na swoje kroki. Myśli o drugim, czy te słowa, które wypowie, nie obrażą kogoś, nie zranią. Mhm. Mm Werset 29: Może bym poprosił Grzegorza o przeczytanie. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Tak, więc tutaj mam przeciwstawienie. Jak bardzo powinniśmy myśleć o tym, co mówimy. W ogóle, zobaczcie, wydaje mi się, że mówimy o tym, że życie człowieka mądrego to jest takie życie refleksyjne. Mm -hmm. Po prostu zastanawiam się, co się dzieje. I yy, ja sięgnę znowu do tego 14 rozdziału, już nie czytając o głupocie, bo o tym mówiliśmy, mm -hmm. ale pierwszy werset 14 rozdziału mówi mądrość kobiet buduje ich dom. Trzeci werset mówi mędrców strzegą ich wargi. Ósmy werset. Mądrość roztropnego to poznanie właściwej drogi. 16. Mądry boi się Boga i unika złego. 24. Werset. Koroną mędrców jest roztropność. 33. W sercu rozumnego mieszka mądrość. A więc zobaczcie, to są takie cechy kogoś, kto, tak jak było powiedziane, zastanawia się nad życiem. Który zastanawia się, jak zbudować ten właściwy dom. A więc na pewno nie poprzez nonszalancję, nie poprzez życie bez planu. Nie poprzez, nie wiem, kłótnie z żoną czy z dziećmi. Nie, właśnie o to chodzi. Mądry człowiek żyje z pewną refleksją. Co zrobić, żeby? No właśnie, na przykład chodzić Bożymi Drogami. No to jest skierowanie znowu nas do Bożego Słowa, ale, ale nie wszyscy to zrobią. Niektórzy są mądrzy we własnych oczach, bez względu na to, co robią. Mhm. I, I bardzo takie fajne jest też, że mądry. Przyjmuje radę, że jeżeli ktoś mu powie, nie obraża się, jest pokorny, jest taki elastyczny i chce kroczyć tą, tą najlepszą drogą. Tak. I tutaj znów mamy taki wiersz 31, który przeciwstawia człowieka mądrego i człowieka nierozumnego. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę. Już mówiliśmy o tym, że to nie mądry człowiek tak robi. Lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. To możemy uczcić naszego Boga, jeśli będziemy współczuć. I to jest mądre. Litować się nad kimś, to my czcimy przez to naszego Boga. To są takie praktyczne rady, tylko ujęte w pewne sformułowania, poetyckie trochę, przenośnie, ale warto o tym pamiętać na co dzień. W zachowaniu w stosunku do innych ludzi widzimy kogoś takiego potrzebującego pomocy, czy człowieka, który może nie ma, nie wiem, wykształcenia, czy biednego. Jeśli możemy pomóc, to my czcimy Boga w tym wypadku. Przejdziemy do piętnastego rozdziału. Zacznijmy od wiersza trzeciego. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Co nam mówi ten werset? Czy to dobrze, że Bóg patrzy na nas i wszystko widzi, śledzi to, co złe i co dobre? Ja uważam, że dobrze, ponieważ... Wiem, że Pan Bóg jest cały czas ze mną i mnie, i mnie strzeże, mnie prowadzi. I dla mnie to, że On śledzi każdy mój, mój e, ruch, każde moje słowo, wie o mnie wszystko, to, to jest dla mnie takie właśnie budujące. A jeśli ktoś coś czyni złego i ma świadomość, że Bóg patrzy na to, no to albo się boi, albo się cieszy, że jest ktoś mądrzejszy, kto mu na to może zwrócić uwagę. Mhm. Także to wszystko zależy właśnie od tego, o czym mówiliśmy wcześniej: są ludzie mądrzy i głupi. Głupiec nie potrzebuje rady, denerwuje się, kiedy ją słyszy, a jak ją, gdy ją słyszy, to ją zlekceważy. Mądry człowiek korzysta z mądrości, z wielkości innych ludzi. To jest właśnie mądrość. I to zresztą też chyba sprowadza się do e, myśli, która bardzo często pojawia się w przypowieściach Salomona. Myślę tutaj o bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to poczucie, że jest ktoś nade mną większy, mądrzejszy i silniejszy. A ja mogę z tego tylko skorzystać, kiedy, kiedy przyjmuję tego Boga do mojego życia. W naszych czasach ja osobiście spotkałem się z takimi pojęciami, że. Trudno mówić, co jest dobre i mądre, a co jest złe i głupie. Że to wszystko jest względne, zależy od sytuacji. Czy tak pismo święte mówi o tym, że wszystko jest względne? Pismo święte mówi o rzeczach dobrych i o rzeczach złych. Autentycznie one są dobre albo złe. Mówi przy przykazaniach mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż. No to konkretnie wiemy, nie zabijaj, nie cudzołóż. Czyli jeśli ktoś przekracza to przykazanie, to jest złe. Tak jest. Tak mówi Pismo Święte. Czyli dla nas taką wytyczną jest to, co mówi Słowo Boże. Czy to dobrze, czy źle? Bardzo dobrze. Dobrze, no ktoś w końcu zna naprawdę, a Zobaczcie, tak jak powiedział tutaj Salomon. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą dobrych i złych. Ja mogę siebie oszukiwać. Ktoś może mnie oszukiwać, ale Bóg widzi, jak jest naprawdę. I trzeba mieć taką właśnie świadomość, która pomaga mi szukać jednak tego, co jest pewne i dobre. Tak, chciałbym, żeby, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden werset z innej księgi, z księgi Izajasza 5 rozdział, werset 20. No ja bardzo chętnie przeczytam, bo już go sobie no, proszę, znalazłem. Bardzo. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. E, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy zamieniają... Jak tam było powiedziane? Gorycz w słodycz, światłość w ciemność. Ale gdy chodzi o dobro i zło... Nazywają, nazywają... dobrem zło. Czyli znowu zobaczcie, niejedna droga wydaje się człowiekowi Proste. dobra. Bo zło jest nazwane dobrem. Ale nie przez to nie staje się dobre. Właśnie o to chodzi, że to, się, to są tylko złudzenia. A my mamy się złudzeń pozbyć. Mamy żyć po prostu rzeczywistością prawdziwą. Czyli takie poglądy, że. To od nas zależy, co będziemy uznawali za dobro, albo za zło, albo w zależności od sytuacji, to to będzie dobrem, albo złem. To nie jest prawda. Pismo Święte mówi wyraźnie, że jest dobro jest zło. Jest prawda i nie jest prawda. Chociaż ludzie często nie wiedzą, co jest prawdą. Pytał Piłat, a cóż to jest prawda? Bo on tak naprawdę to nie wiedział, co to jest prawda. I w życiu nie zawsze jest to tak łatwo roz, rozczytać. Zobaczcie, kiedy sądy na przykład zajmują się jakimiś sprawami, to poświęcają czasami miesiące albo lata, żeby coś zbadać. I myślę, że to jest też dobra lekcja dla nas, żebyśmy. Znaczy ja rozumiem, że w kwestii przykazań Bożych Bóg się jasno wypowiedział i tutaj nie ma co dyskutować, ale kiedy my na przykład patrzymy na kogoś, jego zachowanie, jego. trzeba kogoś poznać, żeby go zrozumieć. I nie oceniać zbyt szybko, nie być zbyt surowym. Nie być też oczywiście liberalnym, akceptującym wszystko. Ale chodzi o co? Że kiedy mówimy o tym, że niejedna droga zda się człowiekowi dobra, to ja krytycznie patrzę na swoją ocenę rzeczywistości. Ona nie musi być szybko wcale taka obiektywna. Ja też jestem człowiekiem, który kieruje się subiektywną oceną. Mhm. Ale warto też pamiętać, że jest dobro i jest zło Obiektywnie, niezależnie od tego, co my myślimy. Dla nas jest ważne, żebyśmy dotarli do tego, co jest dobre, a co złe. I o to powinniśmy się starać. Jak już mówiliśmy o sądach, to oni też tam w sądzie starają się dotrzeć, co jest tu dobre w tym wypadku, czy ktoś zrobił dobrze, czy źle. Bo czasami rzeczywiście jest trudno ocenić, no a my nie musimy przesłuchiwać świadków. My mamy Pismo Święte i ono nam w wielu wypadkach wyraźnie mówi, co jest dobre, a co złe. I wtedy nie musimy się mylić, nie musimy błądzić. Inne myśli, które chcielibyśmy poruszyć, a są w 15, 16 rozdziale. Dotyczą radości, na przykład werset 15. Prosiłbym o przeczytanie. Wszystkie dni uciśnionego są złe, lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Hmm. Pięknie. Każdy chciałby mieć ustawiczną ucztę, zawsze się radować, ale trzeba mieć takie wesołe usposobienie. No, ale świat jest zły i spotykają nas różne problemy, można być zawsze takim wesołym i mieć ustawiczną ucztę? Jak sobie z tym radzić? Kiedyś słyszałam, jak pewna osoba mówiła, że wybrała być szczęśliwą. I niezależnie od sytuacji, jaka ją spotyka, to łatwiej jest wtedy, kiedy się jest no, takim radosnym, rozwiązać pewien problem, niż wtedy, kiedy się jest przygnębionym, smutnym i nie wie się, jak, jak wyjść z tego problemu. Mm -hmm. Dużo zależy od takiej ogólnej naszej postawy. Jeśli człowiek jest wierzący, łatwiej mu być. Pogodnym czy trudni Łatwiej. Ja mogę za siebie powiedzieć, że mi jest łatwiej. Jak są trudne sytuacje, to ja mam takie powiedzenie, które nauczyłem się od kogoś. Wszakże jest Bóg na niebie. Co się będę przyjmował? Jest Bóg na niebie i tak sobie nieraz mówię. to no co, jakoś będzie. Jeśli jest Bóg, On jest wszechmogący, wszystko potrafi, to będzie dobrze. Ja bym chciał jeszcze odczytać taki krótki fragment z takiej małej książeczki na temat radości. Cieszę się, bo mogę postanowić, że będę szczęśliwy w tym szarym dniu. To nieistotne, że dzisiaj pada deszcz, czy świeci słońce. Nieważne, czy cieszę się chwilą wolnego czasu, czy też mam przed sobą dzień pełen obowiązków. Wiem, że dzisiejszy dzień Bóg stworzył z myślą o mnie. Pragnę więc przyjąć ten dzień z wdzięcznością i chcę cieszyć się nim. A to, czego nie będę umiał zmienić, pragnę z ufnością zawierzyć Bogu. Amen. Mm -hmm. Pięknie napisane. Jeszcze bardziej podoba mi się uwaga chrześcijańskiej pisarki Ellen White na temat wdzięczności. Prosiłbym o odczytanie. Nic tak nie pomaga zdrowiu ciała i duszy, jak gotowość wdzięczności. Naszym obowiązkiem jest sprzeciwiać się depresji i niezadowoleniu, tak jak obowiązkiem jest modlić się. Jeśli zdążamy do nieba, to nie możemy idąc do domu ojca całą drogę szemrać, utyskiwać i narzekać. Chrześcijanie, którzy stale narzekają i którzy uważają szczęście i zadowolenie za grzech, nie są prawdziwie religijni. No ale mówiliśmy, ale jak są takie dni ponure, deszczowe, trudne. To co, chrześcijanin nie może sobie trochę ponarzekać? Nie, chrześcijanin yy, powinien wtedy klęknąć i porozmawiać ze swoim ojcem w niebie i powiedzieć mu, chociaż Bóg doskonale wie o naszych różnych troskach, zmartwieniach, problemach, powiedzieć mu to, a jeśli powie swojemu przyjacielowi, co go gnębi i już mu będzie lżej? Mhm. Sieco, wydaje mi się, że życie jest bardziej zwykłe. Jeżeli rzeczywiście jest fatalna pogoda, z mokrym mam przemoczone buty, to mówię, zimno mi w nogi. I wcale nie mówię chwała Bogu, bo, bo jest mi po prostu zimno. Nie cieszę się z tego powodu. I to jest naturalne. Nie trzeba w tym widzieć dobra, bo... No bo to Normalnie. jest pewien wypadek, prawda, raczej. Także, także my, my nie musimy rzeczy smutnych nazywać dobrymi, radosnymi, bo możemy być na pogrzebie, gdzie wszyscy smucą się szczerze. ja nie muszę powiedzieć, że jestem bardzo radosny, bo jestem tu na tym pogrzebie. To byłoby dziwne, to byłoby niezrozumiałe, no chyba troszeczkę chore nawet. A więc wydaje mi się, że nie wszyscy zawsze się czują radośni w sensie, że uśmiechnięci, szczęśliwi, pogodni, i mamy prawo być smutni. Przygnębieni pewnymi sytuacjami, gdybyśmy tak odnieśli tylko się do psalmów, które mamy w Słowie Bożym, to byśmy widzieli ludzi, którzy po prostu przeżywają życie naturalnie, czasami ciesząc się pod niebiosa, a czasami płacząc przez całą noc, e, mocząc poduszkę w łóżku, bo, bo, bo i takie nastroje mamy. Jedno i drugie jest po prostu życiem. Natomiast Ale natomiast, natomiast to nie oznacza, że nie otrzymujemy od Boga wytchnienia z tego wszystkiego. I to jest właśnie to, co, to, co przychodzi w końcu, nawet po, po smutku. Człowiek wierzący ma tę przewagę, że liczymy na Boga, który nas podnosi. Mm -hmm. Ale jesteśmy jeszcze, powtarzam, jeszcze raz powtarzam, autentyczni. Tak, ale są ludzie, którzy są bardziej pogodni, a są tacy, którzy mają taką skłonność do utyskiwania. Takie geny. I. Jeden będzie przemoczony i nie będzie narzekał, a drugi będzie narzekał. Więc chodzi o to, żeby tego narzekania, gderania było jak najmniej. Nawet jeśli jest ciężko, znów ta sama pisarka mówi: "Jak macie takie trudne chwile, śpiewajcie". Może nie jest łatwo wtedy śpiewać, ale ja wiem, że to jest możliwe. Moja mama, pamiętam jak stała przy kuchni i to trzeba było godzinami nieraz tam różne rzeczy robić. Często śpiewała. I tak myślę, czy robiła to właśnie po to, żeby sobie jakoś uprzyjemnić to życie? Chyba tak. Śpiewajmy, jak jest nam trudno. Myślmy o obietnicach Bożych. Myślmy zawsze, że. Bóg jest tym, który kieruje wszystkim, to nie będzie tak źle i oby tych pozytywnych myśli było jak najwięcej. No i jeszcze też trzeba pamiętać, że chociaż my staramy się o różne rzeczy, zabiegamy, myślimy, pracujemy, to czy wszystko od nas zależy? 16 rozdział, wiersz. Pierwszy może prosiłbym o przeczytanie. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Czyli coś zależy od człowieka, ale coś zależy od Pana. Tak. Więc jak myślimy, więcej zależy od nas. Powodzenie nas, czy zależy od Pana. Może przeczytam wiersz jeszcze dziewiąty, bo z tego szesnastego rozdziału wybrałam sobie trzy wiersze, które mają tą samą myśl. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Mhm. I jeszcze jest jeden wiersz. Losem począsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Mhm. Te teksty same mówią, kto tak naprawdę. Jest tym, który prowadzi nas przez życie. Nic nie dzieje się przypadkowo. A ile zależy od nas, a ile od Pana? Jakbyśmy to określili? Robimy cokolwiek, ale Pan swoje i tak zrobi? No, my mamy wolną wolę, więc my wybieramy, i często wybieramy źle. I komplikujemy sprawy, ale dzięki łasce Bożej Bóg prostuje te nasze ścieżki i wychodzimy potem na prostą. Nie zawsze prostuje. Nie zawsze. Czasami głupiec pozostaje głupcem, czasami głupiec staje się mędrcem. No. Ale właśnie to nie jest tak, wiecie, że, że co byśmy nie zrobili, to i tak w naszym życiu będzie cudownie, bo Pan to zrobi po swojemu. No. Nie jest tak zawsze. Natomiast tu jest taka myśl ogólna, która mówi o tym, że rzeczywiście możemy liczyć na pomoc Boga jeszcze. I to jest, to jest rzecz bardzo taka dla mnie pocieszająca, że, że wiecie, są takie sprawy, gdzie ja naprawdę chcę dobrze, a wyszło nie najlepiej. Bóg to rozumie, Bóg to chce wyprowadzić. I to jest ta myśl, która do mnie, do mnie przemawia właśnie z taką otuchą, że, że naprawdę jak coś zrobiłem złego, no trudno się mówi, życie się toczy dalej. Bóg to potrafi naprawić. Mm -hmm. I, I to jest dobre. Powierzajmy sprawę Bogu, róbmy to, co najlepsze z naszej strony, a Bóg zrobi to, co trzeba, jeśli trzeba, skorygować, poprowadzić, dokończyć. Czasami nam pokrzyżuje plany. Może tak być. nas od złych rzeczy, prawda? Także tutaj właśnie mamy tę myśl bardzo taką dobrą. Jezus dał nam przykład. Mówił, niech się dzieje wola twoja, ojcze. Ja myślę, że tą myślą też zakończymy. My możemy myśleć tak, siak czy inaczej, że to będzie dobre czy tamto, obyśmy się nie śpieszyli do tego, powierzali sprawy Bogu, niech On prowadzi, bo on jest mądrzejszy, on wie co jest dobre, a co złe, i jeśli Jemu zaufamy, będziemy się kierować Jego słowem to będzie to wszystko dla nas korzystne i ku Jego. Amen. 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 Zakończymy jeszcze wspólną modlitwą. Panie Boże, chcę Ci dziękować za Twoje słowo. Chcę Ci, Boże, dziękować za słowa mędrca, który zrobił wszystko, abyśmy wybrali mądrość. Byśmy umieli żyć z Twoją pomocą i przy Twoim prowadzeniu, Panie. I proszę, byś nas chronił od Złych myśli, od smutku, nadmiarę, byś nas, Panie Boże, chronił od dróg, na których sami się będziemy zwodzili albo poddamy się zwiedzeniu innych ludzi. Potrzebujemy, Boże, Twojego prowadzenia i o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękujemy za uwagę. Zapraszam na kolejne studium za tydzień. Rozwiązywanie konfliktów. Myślę, że będzie to bardzo dobry temat na czasie, abyśmy umieli rozwiązywać, oby Bóg nam też w tym dopomógł. Zapraszam serdecznie.